Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym, myślę, że bardzo możliwe, że już ostatnim odcinku z Hellblade Senua's Sacrifice. Nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Widzę że, natomiast, że tutaj jest runa, więc sobie posłuchajmy, co ma do powiedzenia Drew. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Jak to się teraz stanie, skoro na pewno załatwiłam Surta i chyba też tego wilka, właśnie Fenrira, który miał zjeść słońce podobno. Nie mam zielonego pojęcia, co się teraz stanie. Skąd ja w ogóle przyszłam? Aha, ja stąd przyszłam, dobra. To w takim razie pędzimy chyba w tę stronę? Czy to ja się mylę? Nie wiem, dostałam zapisik. To ja się pomyliłam, okej. Stąd przyszłam, okej. Dobra. Rozumiem. Znowu dostałam zapisik, miło. I lecimy dalej. Pewnie czeka mnie jeszcze walka i to pewnie nie jedna. Jestem ciekawa w sumie, jak to będzie na końcu, czy czeka mnie walka faktycznie z Hello, czy co. Tak naprawdę, bo nie mam pojęcia właśnie. Tu jest ta brama cała, mogę zdjąć tą belkę, która właśnie przeszkadza w otworzeniu bramy. Więc spoko, mamy krótszą drogę w razie co. I chyba idziemy na górę, co? Patrzcie, jestem w stanie zajrzeć za ścianę. Dobra, nieważne, idziemy w takim razie. Idziemy wyżej. Cokolwiek to wyżej nam da. Pewnie po prostu znowu będziemy w stanie spojrzeć na iluzję, tak naprawdę. Przez iluzję może. I będziemy w stanie do końca naprawić już ten most. Kto to wie? Tutaj widzą, że jest jakiś przystanek pomiędzy, ale kurka wodna, ja jeszcze jestem ciekawa, co jest wyżej, szczerze mówiąc. O, nie podziękuję. Idę wyżej. Szanić was. Ajajaj, a jest runa wyżej po prostu, no spoko. To w takim razie runę sobie sprawdzimy, ostatnią już. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Optymistyczne. Prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. To jest ciekawe, ale gdyby właśnie Ragnarok był blisko, to kurczę, można by powiedzieć, że Ragnarok przeżywała w tej chwili Senua, to ona właśnie musiała się przeprowadzić starcie z Sutrem, z Fenrirem i kto mnie tutaj zaatakuje, no... ała, ała! Ktoś jest oprócz ciebie tutaj? Bardzo możliwe! Ktoś jest za mną? Kolejny dziadyga. Jezus Maria. Ojej. Dobra, jest co najmniej jeden. Tak naprawdę nie jestem pewna, czy nie ma ich tu więcej. Dobra, jakby jest właśnie co najmniej jeden, ale poza tym...
Ała! Ała! Kurka wodna. Dobra. Okej. Dobra, to się udało. Bez tak naprawdę aż tak wielkiego problemu. Dobra. Most naprawiony w takim razie. I chyba jedyne co zostało, to stawić czoło Heli, co? Chyba, że coś mnie jeszcze zaatakuje, co w sumie jest bardzo możliwe. W końcu w tej grze uwielbiają mnie atakować, ale jak mówię, wydaje mi się, że w tym momencie idziemy w stronę ostatniego starcia tak naprawdę. Właśnie z Helą o duszę Diliona. Naprawdę jestem ciekawa, jak to się skończy, szczerze mówiąc. Może właśnie te runy coś mi dadzą, nie mam zielonego pojęcia. Zdecydowaną większość zebrałam, więc kto tam wie, czy to coś da, czy też nie. Pojęcia nie mam, jak już zdążyłam nadmienić może bardziej. Natomiast w sumie jestem z tego dumna, szczerze mówiąc, bo ominęłam ile? Ominęłam 4 runy tylko. Tak więc ładnie. Że tak to ujmę, biorąc pod uwagę fakt, że ja w sumie nie spodziewałam się, że znajdę wszystkie. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że nawet połowy mi się uda znaleźć, bo ja to ja. Jakby ja lubię szukać znajdziek, ale nie jestem w tym najlepsza, więc no jak mówię, nie spodziewałam się. Tutaj mnie na moście ktoś pewnie zaatakuje jeszcze, zanim zdążę przejść właśnie do końca. Chociaż kto wie, może dadzą mi tym razem... Nie dadzą mi przejść. Ała. Mógłbyś tamtego walnąć, co? Dobra. O, dobra. Ojojoj, pan z toporem oczywiście. Ała! Nie spadaj z tego mostu. Widzieliście, jak mnie przeniosło? Dobra. O, właśnie coś czułam, że... Siema. Właśnie coś czułam, że za mną ktoś jest. Ała. Ten padł był, okej. Okay. Cześć. Dobra. O Jezu! Jezus Maria, i to jeszcze ten dziadyga! No właśnie, no tyle to i ja wiem. O, chciałam się w ten sposób cofnąć. Dobra. To jest ten, kurczę, szaleniec w tle. Widzicie go? Dobra. No bez kitu, to jest ten normalnie szaleniec. Przepraszam bardzo, nie z tobą w tej chwili walczę. Walczę z nim. Oj! Ała! Kurka wodna. No co? Co wy głosy, naprawdę? Ciekawe mówić się rzeczy. Kurka wodna, ja tu próbuję unikać, a mi nie dają. Weź się przesuń, typie. Aj! Kurka wodna. Ała! Ała! O, teraz mam ich wszystkich na widoku. Cześć. Oj, ała. Cholero ty. O, zginął. Czekajcie, bym się chciała przesunąć jakoś obok nich. Przepraszam bardzo, przechodzi się. Dobra. I teraz chyba wszystkich mam na widoku, wydaje mi się. Dobra. No zapraszam, panowie. Nie macie dość? O, urocze. Powiedział, że może się spodziewać ran. Powiedziały głosy, może bardziej. Otaczają mnie, że są zbyt silni. Hi!
Dobra, udało się. Droga do Heli. No dobra, w takim razie przechodzimy. Co się stanie z nami, kiedy ona umrze? We'll all die someday. And when everyone's gone, even the gods will die. Te głosy teraz mają dyskusję, że nie chcą umrzeć. No tak, no bo z Senuą przecież znikną również te głosy. Nie obchodzi mnie, co wy chcecie, ja idę przed siebie. W ogóle zamknęły się za mną drzwi. Prawda. No dobra, w takim razie. Jak cicho, Chryste Panie. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. This place is not. Patrzcie, runy wokół tego koła. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Gdzież się ja znalazłam? Jest Dillon. Dillon, przepraszam. Chyba Dillon. Co, spalili ją jako wiedźmy? Co? Co to jest za Snape za mną? A to ojciec. You see the darkness, faces, fear and suffering. You can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. Have saved your mother through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too.
You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. Ojeju. Dobra. Nie ma tak jak furia. Dobra. Dzień przepadnij, ty siło nieczysta, ty. No proszę, ale widzę jakie... Słyszę, Boże, jakieś głosy. Oj. Ała. Jakiś głos słyszę, który mi pomaga. No. Jak powiedziałam, na pewno mi pomaga jakiś głos. Jezus Maria! Kogo ja nawalam? Ja się pytam. O Jezu. Wodna, przesuńcie się wszyscy. Ała. Ała, 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 ała. Kurka wodna, potrzebuje się teraz skupić naprawdę. Ała, cholera. Wstawaj. Ajajaj. Więcej was ma tęka nie miała? Ała. Ała, no do jasnej ciasnej przecież unikałam. Zgiń, cholero jedna. Dobra? Dobra. Co to ktoś za mną jest? Nie mam zielonego pojęcia. Ty mógłbyś spaść z tej platformy, co? Wiem, słyszę, że za mną ktoś jest. O
Dobra. Właśnie jest teraz taki jedyny, pojedynczy głos. Ostatnie zagadki, co? Tylko jak ja mam na to spojrzeć? Z której strony mam na to spojrzeć, żeby to się ustawiło jakoś sensownie? Cholera, bo po tym nie przejdę, co nie? O, a jednak. Okej. Okay. Iluzja. Oho, kolejna platforma do walki. Miecz. The plague of darkness, the butchering of the nearby Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillian's soul if the darkness is a lie? How you saved him? I know he's here. Będzie walczyć do ostatniego tchu. I know you're here. Hold on. I'll find you. Oczywiście. Aj, aj, aj. O Jezus Maria, toż to sutr normalnie. O Jezus Maria, toż to wszystkie moje przeszkody, które pokonałam. Chyba. Coś czuję. To jest Fenrir. O Jezus Maria! Ty! A ty żeś się skądś... Skąd żeś ty... Skąd wy się bierzecie? Państwo drogie. Skąd wy się bierzecie? Zgińcze pani cholero jedna siła nieczysta zła, podła niedobra. Spadaj, cierze! Wszystko mnie chyba będzie atakowało naraz, jak sądzę, zaraz. Zostawże mnie. Ja się nie godzę na to. Przepraszam bardzo, muszę się odsunąć od was. Tak zgoła. Ajś. Zgińcie, że! Aj, wstawaj! Ała! Cholera jasna, wstawaj! Ała! Cholera jasna! Zgińże w końcu do jasnej cholery! Zgińcie wy wszyscy! Raz wszystkich pokonałam i zrobię to cholera jasna ponownie. Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillian is gone. Dillian is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? Aj, kurde. Come on! Behind you. Oh, 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 Jezus Maria, was tutaj jest tak dużo! Let go of redemption. Let go of Dillian. Podziękuję. Don't let your darkness hurt anyone else. Ała, 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 ała! Za mną, za mną! Właśnie! Ała, cholera jasna!
Ła. O Jezu, o Jezu. Ła, cholera jasna. Myślałam, że... Co? Ła. Mówią, żeby odpuścić sobie tą walkę, bo i tak jej nie przeżyje. Coś na tej zasadzie. Zgiń, choleroty. Dobra. Matko Boska, ile was tutaj jeszcze jest? Mam wszelkie intencje ku wygranej. Ała, cholera jasna. Aj, kurka wodna. Zrobiłaś wystarczająco. Co to, przepraszam bardzo, obok mnie się pojawiło takiego wielkiego? Widziałam to. Nie mam zielonego. Zgiń, cholero ty. Dobra, tego bym chciała wpierw. Ała, cholero ty. Ała, cholera. Nie. Nie. Trudno. Jak zemrę, to kurczę w imieniu właśnie tego, o co walczę tak naprawdę. O. Skonfrontowałam się z Hello. Finałowa bitwa.
Is that what you want me to believe? After all you've done to me? To him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, so... Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from that darkness.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day, a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. No proszę. Chyba właśnie pokonała nawet tą Helię, bo patrzcie, że ona tam jest. Faktycznie, co oznacza, że ja nie wiem, zamieniły się miejscami w pewnym momencie? Ciężko to właśnie stwierdzić, przynajmniej mi. Natomiast, no, z pewnością przygoda była niesamowita. Więc ja nie wiem, na ile w tym uniwersum prawdziwym był Helheim, prawdziwą była Helia, prawdziwym było to wszystko, co się wydarzyło. Natomiast myślę, że najbardziej prawdziwa rzecz to zmagania się Senui z jej wszystkimi lękami, bo spójrzcie, że ona musiała stawić czoło właśnie temu strachowi, że umarła jedyna osoba, która mogła można powiedzieć, że ją kochała. W sensie nie można powiedzieć, że ją kochała, tylko można powiedzieć, że jedyna osoba, która ją kochała, ponieważ po śmierci właśnie swojej matki, no można powiedzieć, że straciła wszelką nadzieję, aż w końcu pojawił się on, czyż nie? I no to właśnie znowu tchnęło nadzieję, tchnęło światło w jej życie i to, że musiała się pogodzić ze stratą tej osoby i to jeszcze coś, co z czym na pewno, co wywołało u niej na pewno poczucie winy, z którym się również zmagała, to sposób, w jaki on umarł, że jej tam nie było, ponieważ akurat wtedy wybrała, że nie wiem, no potrzebuje chwili samotności, nie mam zielonego pojęcia, czy ona chciała chciała popełnić autozamach, natomiast któż ją wie? Nie wiem. Czekajcie chwilkę, bo w ogóle ja tutaj tak skupić się nie mogę. Jak to zwykle bywa, bardziej się skupiam na napisach niż i na melodii, niż na mówieniu. I wiecie, no, z tym się musiała zmierzyć. Musiała się zmierzyć ze wszystkimi nienawistnymi słowami jej ojca. Ze wszystkimi tymi rzeczami, które jej mówił, tymi strasznymi rzeczami. Że to ona jest źródłem ciemności, że nie zasługuje na szczęście. Że... no, że to wszystko zostanie zniszczone. Nawet jeśli teraz jest dobrze, to wszystko zostanie zniszczone, bo to ona jest źródłem ciemności. Ona nie zasługuje na szczęście. Ona jest nieszczęściem. Źródłem tego nieszczęścia. I to jest coś, co wierzyła przez całe swoje życie tak naprawdę. I teraz musiała się z tym zmierzyć i w końcu doszła do tego, że to były kłamstwa. Nareszcie, powiedzmy, sama wzięła swoje życie w swoje ręce.
miała nadzieję, że... W sensie nadzieję. Moim zdaniem to też pokazuje, że na samym początku bez Dilliona ona nie mogła żyć bez tej jednej osoby właśnie. A teraz nauczyła się żyć, nie powiedziałabym, że sama dla siebie, ale no na pewno zostaje jakieś życie. I to jest też... Wow. Wow, Polacy to stworzyli? Nie wiedziałam, szczerze mówiąc. Pędzi wiatr. Oj. Ale fajnie. Naprawdę mi się bardzo podobała ta gra. Co prawda momentami było ciężko. Jestem również ciekawa, tak naprawdę muszę to sprawdzić, czy Hellblade ma więcej niż jedno zakończenie. Wiem, że już jest ogłoszona druga część i w zasadzie udało mi się nagrać tą pierwszą część właśnie w ostatniej chwili. Można, no w pewien sposób w ostatniej chwili, bo właśnie... chciałam ją nagrać, zanim wyjdzie, no cóż, część kolejna, chociaż z drugiej strony ona nie ma chyba przybliżonej, w sensie nie przybliżonej, tylko dokładnej daty, kiedy zostanie wydana, chyba jest po prostu powiedziane, że ogólnie w 2024, ale pojęcia nie mam, więc... no, nie mam pojęcia, jak powiedziałam, ale wiem, że nadchodzi kolejna część tej gry i szczerze, nie mogę się doczekać, z czym tym razem się będziemy mierzyć. Wiecie co, ja muszę przyznać, że naprawdę ta gra, mało jest gier, które w taki sposób poruszają takie poczucie zaszczucia, moim zdaniem, bo taka jest prawda, że jak ja grałam w tą grę, to myślę, że miałam głównie to poczucie właśnie zaszczucia, zwłaszcza podczas tych prób wojownika, kiedy nic nie widziałam, kiedy właśnie było mierzenie się z ciemnością, albo właśnie na drodze do Helheimu, czy tam w Helheimie, na drodze do Heli. Kiedy to właśnie Fenrir się czaił w cieniu i trzeba było mu stawić czoła. W sensie nie stawić czoła, tylko właśnie go unikać, bo jeśli za długo będziemy w ciemności, to niestety nas zeżre, że tak to ujmę. Albo gorzej, kto wie, może pochłonie naszą duszę. Ciekawi mnie motyw ciemności, bo wyobrażam sobie, że to jest jakieś... w sensie wiecie co, bo to jest właśnie... Można spojrzeć na to z dwóch stron. Z jednej, że to wszystko była taka jedna wielka psychoza, którą Senua przeżyła, żeby poradzić sobie właśnie z tymi wszystkimi swoimi traumami oraz jako coś, co się wydarzyło naprawdę. Jeśli patrzeć na to ze strony tej psychozy, to ta ciemność to też musiało być jakieś jakaś metafora, tylko właśnie czego dokładnie, czy może właśnie tej trucizny, którą jej całe życie wciskał jej ojciec do głowy, którą mówili wszyscy, których ona znała, oprócz właśnie Dilliona, który właśnie był jej takim, no, promykiem nadziei w tle, taką latarnią morską, do której mogła wracać zawsze, który emanował swoim światłem i przy którym czuła się bezpiecznie. W sensie ja się nie dziwię, że ona się podjęła takiej wyprawy, bo faktycznie bez niego musiała czuć taką ogromną pustkę, jak sama to powiedziała do Heli. Bez celu, bez nienawiści, bez żalu, bez niczego tak naprawdę. Jakby właśnie została wypłukana ze wszystkiego. Z duszy własnej. Nie wiem, szczerze, jak powiedziałam, nie mam zielonego pojęcia właśnie, od której strony by trzeba było na to spojrzeć, bo gdyby to się wszystko działo naprawdę... O, tutaj Hellblade, help. Bo tutaj jeśli by interpretować wszystko dosłownie, no to właśnie, no, przeprawa przez Helheim, przez te wszystkie próby wojownika, cholera jasna, stawienie czoła tak wielu bogom de facto, bo co najmniej trzem bogom stawiła czoło Senua na swojej drodze do uratowania Dilliona. Bogowi iluzji, bogowi tam ognistemu olbrzymowi, to chyba też się nazywał bogiem ognia, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. I samej Heli, bogini zmarłych. Znaczy bardziej władczyni, przepraszam bardzo, wybór części? Okej. Okay. 13 pseudorozdziałów, co? 4 na 4 kamieni mądrości, 6 na 6 kamieni mądrości, 12 na 12, 6 na 6. No najgorzej w twierdzy Valerawna. No cóż bywa. Ej, próby Odyna. Nie wiem. W każdym razie udało się i jestem z tego
naprawdę dumna, że się udało przejść tą grę, że się udało tak naprawdę też właśnie za pomocą Senuły doprowadzić to do końca i że udało się też Senui znaleźć jakiś spokój pewnego rodzaju właśnie, bo patrzcie, że na samym początku ona się wręcz bała tych głosów i tak gdzieś po drodze je wręcz zaakceptowała i właśnie nawet poprosiła jakiś kolejny, który usłyszała, że chodź, dołącz do nas, nie? Żebyś miał też towarzystwo, że tak to imię, nie mam zielonego pojęcia, ale no nie wiem... Nie wiem do końca, jak to interpretować. Ktoś może powiedzieć, że to, jak ja to interpretuję, to w ogóle bójda na resorach i robię to nieprawidłowo. Ale z drugiej strony to jest moja interpretacja. Moi mili, koniecznie podzielcie się swoim zdaniem na temat tej gry w komentarzu. Będzie mi niezmiernie miło. Zostawcie również łapkę w górę, bądź w dół. Preferowana łapkę w górę, ale nie jestem cenzorem, więc no. I zasubskrybujcie kanał. Będzie mi również niezmiernie miło. I co? Mam nadzieję, że do usłyszenia w innych seriach z innych gier. Cześć!